Drodzy słuchacze, dzisiaj moim gościem jest ojciec dr Piotr Cuber, franciszkanin, przełożony klasztoru i centrum świętego Maksymiliana w Harmężach koło Święcimia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja również witam serdecznie i już teraz na początku dziękuję ojcu za to, że zgodził się nagrać ten wywiad. Mimo tego, że no, czas jest trochę zajęty, ojciec jest tylko do piątku, dzisiaj mamy wtorek. I na samym początku mam takie pytanie, ponieważ doszukałam się takiej informacji, że ojciec jest doktorem w zakresie teologii duchowości. I właśnie to bardzo mnie interesuje. Może troszeczkę więcej o tym. Rzeczywiście, po 13 latach pracy duszpasterskiej jakiś czas temu postanowiłem dokształcić się trochę. Rozpocząłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i wybrałem specjalizację z zakresu teologii duchowości, a zakresem takim szczegółowym moich zainteresowań było kierownictwo duchowe. Coraz więcej ludzi, nie tylko młodych, ale w różnym wieku, potrzebuje kogoś, kto pomoże im poukładać sobie życie, rozeznać wolę Bożą w tym życiu, a potem próbować ją pełnić. To nie jest proste. Na Zachodzie może bardziej popularni są personal coaching, jest coś takiego, czy poradnictwo psychologiczne. Natomiast z tej strony chrześcijańskiej, katolickiej, to co jest formą taką, można powiedzieć, zastępującą, to jest właśnie kierownictwo duchowe. Choć nie można tych dwóch rzeczy utożsamiać, dlatego, bo w kierownictwie duchowym chodzi o to, że rozpoznajemy, że ten, który kieruje naszym życiem, jest Pan Bóg. I to On ma w stosunku do nas pewien plan. On chce, żebyśmy ten plan pełnili i jeżeli uda nam się go rozeznać i pełnić, możemy być pewni, że w swoim życiu dojdziemy do celu, jakim jest Bóg, jakim jest szczęście, jakim jest nasza świętość. Owszem, można szukać po omacku, można próbować swoich własnych dróg, ale łatwo się wtedy pomylić, łatwo wykoleić się. Zresztą wystarczy rozejrzeć się wokoło i zobaczyć, jak wielu ludzi popełniło wiele pomyłek w swoim życiu. Dzisiaj słono za nie płaci, a jest właśnie taka forma jak kierownictwo duchowe, gdzie próbujemy wspólnie szukać tego, co Pan Bóg dla nas chce. Oczywiście zachowując pełną autonomię człowieka, który to kierownictwo duchowe prosi, bo to on ostatecznie podejmuje decyzję, którą drogą pójdzie. Takim kierownikiem duchowym może też być osoba świecka. Tak, jeżeli sięgniemy do historii Kościoła, to tak naprawdę na początku trzeci, czwarty wiek, kiedy Kościół uzyskuje status religii panującej w Cesarstwie Rzymskim i kiedy kończy się era męczenników, powstaje coś takiego jak instytucja starca. Ludzie, którzy odchodzą na pustynię, próbują żyć z dala od ludzi, ale bliżej Boga, nabywają tą mądrość duchową i mnóstwo ludzi z miast, z wiosek przychodzi do nich właśnie po radę. Przychodzą do, jak to się wtedy nazywało, abba, ojciec, czy amma, matka, po słowo, daj mi słowo, powiedz, co mam robić w swoim życiu. I to nie byli kapłani, co może być zaskakujące dla naszych słuchaczy. To w większości byli ludzie świeccy, nawet nie zakonnicy, można by ich nazwać mnichami, takimi najbardziej pierwotnymi. Tam zaczął się czas eremitów, ludzi żyjących na pustyni, z daleka od miejskich skupisk, ale przez to bliżej Boga, bliżej ciszy, bliżej własnego serca. Z czasem wokół nich zaczęli gromadzić się uczniowie i to w większości byli, można powiedzieć, uczniowie kierowników duchowych, tych właśnie starców, na takiej zasadzie, że był mistrz i uczeń, ojciec i syn. Bardziej można by wtedy mówić o ojcostwie duchowym niż o duchowym kierownictwie. Dziś bardziej to drugie określenie jest w użyciu. Na co dzień ojciec dzieli się tą piękną wiedzą też poprzez radio Anioł Beskidów, bo o tym teraz chciałabym trochę porozmawiać. Proszę powiedzieć trochę więcej właśnie na temat twojego programu. Mieszkam i pracuję w takiej małej miejscowości Harmęże, niedaleko Oświęcimia. To jest diecezja bielsko-żywiecka i jak prawie każda diecezja w Polsce, również i ta diecezja ma swoje własne diecezjalne radio. Nasze ma taką piękną nazwę Anioł Beskidów.
ponieważ współpracuje tam już od dawna w ramach Rycerstwa Niepokalanej z księdzem, który jest dyrektorem tego radia, z księdzem Jackiem Pędźwiatrem, kilka lat temu zaproponował mi audycję, żebym mógł dzielić się ze słuchaczami tą wiedzą z zakresu teologii duchowości. Ponieważ to była dla mnie także okazja do propagowania naszego centrum idei ojca Maksymiliana Kolbego, przyjąłem to zaproszenie. No i ta przygoda z radiem diecezjalnym trwa już prawie 3 lata. Rok temu chciałem zrezygnować, ale proszono mnie, żeby jeszcze zostać. Wykorzystałem sytuację, że w ubiegłym roku przeżywaliśmy 75. rocznicę męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbe, który jest bardzo bliski mojemu sercu. Dlatego pozostałe mi audycje ostatnich miesięcy dotyczą właśnie jego postaci. Teraz właśnie od duchowości płynnie przeszliśmy do Maksymiliana Kolbego, bo w ubiegły weekend, czyli 21 i 22 stycznia, miała miejsce peregrynacja jego relikwii w Aberdeen. Jak to się stało, że tutaj ojciec przybył z tymi relikwiami i dotarł aż tutaj, do Szkocji? Dużo tematów naraz pani poruszyła, spróbujmy to uporządkować. Pierwsza rzecz, to nie ja przywiozłem relikwie, przywiózł je mój współbrat z Kanady, ojciec Job Abbas, który też jest mocno zaangażowany w Rycerstwo Niepokalanej. Może najpierw dwa słowa informacji, bo nasi słuchacze mogą być troszeczkę zdezorientowani. Przecież wiem, że ojciec Maksymilian Kolbe oddał swoje życie za współwięźnia w koncentrationslager Auschwitz, że zgłosił się dobrowolnie na śmierć pod koniec lipca 1941 roku i że zginął dobity zastrzykiem trucizny 14 sierpnia tegoż roku w celi śmierci i że jego ciało zostało całkowicie spalone, a prochy rozsypane wokół Oświęcimia. I może się zrodzić wśród naszych słuchaczy takie pytanie, no to wobec tego skąd relikwie? No bo relikwie to zazwyczaj część ciała jakiegoś świętego czy męczennika. Wyjaśnienie jest proste. Kiedy wybuchła wojna, tuż na początku, 5 września 1939 roku, ojciec Maksymilian, który wówczas był gwardianem klasztoru niepokalanowskiego, poprosił brata Kamila, fryzjera we wspólnocie, żeby obciął mu brodę. A jeżeli nasi słuchacze kojarzą zdjęcia czy obrazy świętego Maksymiliana, przeważnie przedstawiany jest z długą, czarno-siwą brodą. To była oznaka misjonarzy. Przed wojną nie wolno było księżom nosić w ogóle brody. To był jedynie przywilej tych kapłanów, którzy pracowali na misjach. Takim kapłanem był ojciec Maksymilian w latach 1930-36. Pracował na misjach w dalekiej Japonii i po powrocie miał jakby przywilej noszenia tej brody. Kiedy wojna wybuchła, nie chcąc drażnić okupanta, dla którego już samo noszenie habitu było bardzo drażniące, bo przypominało Bogu jego przykazaniach, ojciec Maksymilian prosił brata fryzjera, żeby go obciął. Brat Kamil, bardzo zapobiegliwy, który już wtedy uważał ojca Maksymiliana za osobę niezwykłą, za świętego, zachował włosy z tej brody w słoiku, w tajemnicy przed samym ojcem Maksymilianem, przed innymi braćmi i dopiero kiedy w 1972 roku doszło do kanonizacji ojca Kolbego, po tych uroczystościach przyniósł gwardianowi niepokalanowskiemu tę brodę, powiedział, tu mamy jedyne relikwie, które zostały po ojcu Kolbe. Te relikwie z wielką radością klasztor niepokalanowski rozdziela do tych parafii, które o to proszą. Między innymi te relikwie znalazły się w posiadaniu naszych braci w Ameryce Północnej i oni w ten sposób uczcili 75. rocznicę śmierci męczeńskiej ojca Maksymiliana, że zorganizowali taką peregrynację, jakby wędrówkę tych relikwii po poszczególnych klasztorach. A ponieważ do prowincji amerykańskiej przynależy również kustodia angielska, dlatego również klasztory tej kustodii angielskiej, między innymi tutaj klasztor w Aberdeen, również gościł te relikwie. A nasi bracia, wiedząc, że przy katedrze jest bardzo duża wspólnota
Polska, a ojciec Maksymilian jest bardzo bliski sercu naszych rodaków, zaproponowali peregrynację tych relikwii. I stąd zaproszenie, które zostało skierowane do mnie, które bardzo chętnie przyjąłem, ponieważ jestem zakochany w Szkocji. Jestem już tu któryś raz z kolei. Bardzo podoba mi się ten kraj, ludzie, którzy tu żyją, ten spokój, który tu panuje, szczególnie jak się wyjedzie poza miasto. Prawdę powiedziawszy, bardzo odpowiada mi też tutejszy klimat. Właśnie. Wspomniał ksiądz o tym, że relikwie zostały rozdzielone. Udało się mi znaleźć taką informację, że ten relikwiarz jest jednym z czterech, które powstały w 1971 roku. I oczywiście ten zawiera włosy z jego brody. I też przyglądałam się w niedzielę temu relikwiarzowi. Jest przepiękny. Lilia czystości i tulipan męczeństwa, które wyrastają z podstawy relikwiarza. Symbolem miłości większej niż nienawiść. Tak ktoś ujął kiedyś to. To znaczy, każda parafia, która otrzymuje relikwie ojca Maksymiliana, umieszcza je w swoim własnym relikwiarzu. Przyznam szczerze, że sam po raz pierwszy widziałem tak piękne relikwiarze ojca Maksymiliana i tak bardzo wymowne, zrobione przez naszych braci ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że te relikwiarze oba powstały w Polsce, ale na specjalne ich zamówienie. Jeden to jest po prostu figurka ojca Maksymiliana wykonana w drewnie i tam są te relikwie zamocowane. I one właśnie były jakby podawane do uczczenia. Natomiast był też drugi relikwiarz, bardzo bogato zdobiony, natomiast trochę chyba ostry, dlatego jego nie podawano do ucałowania, natomiast bardzo wymowny. Otóż podstawą była mapa Polski, współczesna mapa Polski. Z tej Polski, z tej mapy, z tej podstawy wyrastały dwa kwiaty. Jeden to lilia czystości, drugi to, tak jak pani powiedziała, tulipan męczeństwa. I one były oplecione sznurem franciszkańskim, na którym są trzy węzełki symbolizujące trzy śluby zakonne, które każdy zakonnik składa, wiążąc się na całe życie ze wspólnotą, do której wstępuje. Przyznam szczerze, że sam byłem pod ogromnym wrażeniem, jak zobaczyłem, z jakim pietyzmem są wykonane te relikwiarze i jak wielkie znaczenie każdy symbol zawiera. Widziałem też ludzi, rozmawiałem też po mszach świętych z ludźmi, którzy czcili te relikwie, przychodzili bardzo wzruszeni i to, co mnie najbardziej uderzyło, nie tylko ludzie starsi, ale przede wszystkim ludzie młodzi. Ciągle ten nasz ojciec Maksymilian widać, że jest osobą, postacią frapującą innych swoją postawą, swoim życiem, swoim zachowaniem. No my bardzo skupiamy się na tych ostatnich latach jego życia, czyli na jego męczeństwie i na tym, co się działo w czasie II wojny światowej. Natomiast prawda jest taka, że ojciec Maksymilian przez całe swoje życie, konsekwentnie dążąc do świętości, pełnił wolę Bożą i całe jego życie jest życiem niezwykłym. Ktoś kiedyś powiedział, jeden z księży tutaj, że święty Maksymilian Kolbe miał bardzo ciężki charakter i współbracia nie mogli z nim wytrzymać. I kiedy zobaczyłam te relikwie, to pomyślałam sobie, no dobrze, charakter mam jaki mam, ale jak widać, można zostać świętym pomimo to. Powiem tak, bo interesuję się bardzo życiem ojca Maksymiliana. Przeczytałem na jego temat wiele książek, wiele wspomnień ludzi, którzy go znali. Kiedyś kucharka świętego Jana Wianeya, proboszcza z Ars, powiedziała, że święci to trudni ludzie, ciężko się z nimi żyje. Myślę, że dlatego, że oni przede wszystkim wymagają od siebie i może przez to także wymagają od innych. Być może oni tym różnią się od nas, że my bardzo chętnie wymagamy od drugich, w nich widzimy różne wady, ich chcielibyśmy poprawiać i korygować, natomiast prawda jest taka, że my powinniśmy nawrócenie zacząć od siebie. Taki był święty Franciszek z Asyżu, założyciel naszego zakonu, takim był też ojciec Maksymilian. Nie wiem, czy miał trudny charakter, tego jakoś nie wyczytałem z jego życiorysów, natomiast faktycznie był człowiekiem bardzo wymagającym. To mocno dało się we znaki przy budowie klasztoru niepokalanowskiego, bo warunki naprawdę były bardzo ubogie i biedne, a najmocniej dało się we znaki podczas misji w Japonii. Bracia, którzy znali Maksymiliana i którzy pracowali z nim, no tak mówiąc kolokwialnie, piszczeli i z czasem przełożeni przysłali innego ojca, który pełnił funkcję przełożonego misji. Ojciec Maksymilian zajął się tylko duszpasterstwem.
ponieważ był tak ostry i tak wymagający, że inni nie dawali rady. Przykład. No wiadomo, że w Japonii główną potrawą jest ryż i on jest najtańszy. I bracia czasami za całe jedzenie w ciągu dnia mieli miskę ryżu. Kiedyś poprosili ojca Maksymiliana o to, żeby mogli kupić ziemniaki. Powiedział, że to jest zbyt duży luksus, zbyt wielki wydatek i nie stać ich na to. No bardzo interesująca postać. Przejdźmy teraz do kolejnego tematu. Rycerstwo Niepokalanej. Czym jest? Żeby przejść tak łagodnie, to ja jeszcze wrócę na chwilę do ojca Maksymiliana. Ma pani rację, to niezwykle barwna, kolorowa postać. Tak jak powiedziałem, my skupiamy się na tym ostatnim jakby fragmencie jego życia, którym była męczeńska śmierć w KL Auschwitz, ale do tej śmierci Maksymilian dochodził przez całe swoje życie. To, co było dla niego najważniejsze, najbardziej istotne, to pełnienie woli Bożej. Najpierw rozeznanie tej woli Bożej, potem jej pełnienie. Może dlatego Maksymilian jest mi tak bliski, bo o to samo chodzi w kierownictwie duchowym. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę całe jego życie, to robi to ogromne wrażenie, bo tak, studia rzymskie skończone z 2 doktoratami, z filozofii i z teologii, przy czym filozofię skończył na Uniwersytecie Gregoriańskim, bardzo trudnym i wymagającym uniwersytecie. Tam też, będąc w Rzymie w 1917 roku, założył Rycerstwo Niepokalanej, ponieważ widział bardzo spektakularne wystąpienia przeciwko kościołowi masonerii włoskiej i postanowił nie tyle walczyć z masonami, ile ich nawrócić. I założył wraz z 6 swoimi współbraćmi z Włoch i z Rumunii stowarzyszenie, które nazwał po łacinie Milicja Immaculata, czyli w skrócie MI, po naszemu, po polsku Rycerstwo Niepokalanej. Stowarzyszenie, które w 1919 roku przeszczepił na polski grunt. Żeby je rozwijać, postanowił wydawać prasę katolicką. I to jest dla mnie niezwykłe, bo trochę jeżdżę po świecie, mówiąc o rycerstwie, o Maksymilianie. On jest zupełnie inaczej postrzegany na przykład we Włoszech, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, nawet tu w Anglii. Ludzie, którzy go znają, bardziej akcentują to, jakim był człowiekiem i jak pracował, na przykład wykorzystując media w nowej ewangelizacji, a nie na jego męczeńską śmierć. Bądźmy szczerzy, męczennika bardzo trudno się naśladuje. Natomiast był prekursorem ewangelizacji przez prasę. Proszę sobie wyobrazić, że nakład Rycerza Niepokalanej na rok przed wybuchem wojny wynosił 1 000 000 egzemplarzy. Dziś cała prasa katolicka w Polsce nie ma takiego nakładu. I kiedy już wydawało się, że ten rycerz tak mocno się rozwija i że Maksymilian da sobie radę, okazuje się, że brakło ludzi do pracy. Bracia byli zajęci duszpasterstwem, mówią, no jeżeli chcesz dalej prowadzić swoją ewangelizację, to musisz założyć klasztor, w którym tylko tym będziesz się zajmował. Tak powstał Niepokalanów Polski. Kolejny fenomen ojca Maksymiliana. W 1938 roku w klasztorze niepokalanowskim było 763 braci. To był największy klasztor na świecie. A co jeszcze ciekawsze, pośród tych 763 braci było tylko 13 kapłanów. Pozostali to byli bracia zakonni. Ja miałem okazję rozmawiać z niektórymi z nich, kiedy jeszcze żyli, bo w tej chwili już chyba żadnego świadka życia ojca Maksymiliana nie ma, albo są bardzo nieliczni. Oni mówili, że co roku do tego klasztoru zgłaszało się 500 kandydatów, z czego ojciec Maksymilian wybierał tylko 100 tych najlepszych. A jakie były próby? Nie wiem, ale no, na pewno były to rozmowy, były to jakieś tam rekolekcje kilkudniowe, przyglądano się tym kandydatom i wtedy dokonywano jakiegoś pierwszego odsiewu. I to, co ciekawego, w 1930 roku, kiedy Niepokalanów osiągnął apogeum swojego rozwoju, kiedy pięknie rozwijało się rycerstwo i Maksymilian mógłby sobie już dać spokój, usiąść sobie i tylko cieszyć się owocami swojej pracy, on zostawia to wszystko pod opieką swojego brata rodzonego, Alfonsa Kolbe, który też był franciszkaninem, a sam wyjeżdża na misję do Japonii, gdzie po miesiącu, nie znając języka, wydaje rycerza po japońsku, gdzie praktycznie po kilku miesiącach zakłada klasztor w Nagasaki. To jest drugi, co do wielkości, drugi Niepokalanów. W 1936 roku, czyli
na 3 lata przed wybuchem wojny zostaje odwołany do Polski, bo nikt nie jest w stanie pokierować niepokalanowem polskim, który się bardzo rozrósł, tak jak sam Maksymilian. Zostaje gwardianem tego klasztoru i rodzą się w jego głowie nowe pomysły ewangelizacyjne. Ewangelizacja przez telewizję, ewangelizacja przez radio. W 1937 i 1938 roku ojciec Maksymilian przemawia w polskim radiu. Zakłada radio na falach ultrakrótkich w klasztorze niepokalanowskim, a dwóch braci zakonnych wysyła na kurs pilotażu, bo chce założyć w Niepokalanowie pas startowy, żeby można było dostarczać prasę katolicką jak najszybciej na krańce Rzeczpospolitej. I dopiero tą całą jego działalność przerywa wybuch wojny. Ginie, jak pamiętamy, oddając swoje życie za współwięźnia pod koniec lipca 1941 roku, po 2 tygodniach pobytu w bunkrze głodowym, zostaje dobity zastrzykiem fenolu 14 sierpnia, a to, co jest bardzo interesujące, ma wtedy 47 lat. 47 lat, w ciągu 47 lat zrobił tyle, że można by tymi rzeczami obdzielić nie jeden życiorys. Mało tego, jakby tego wszystkiego było mało, to jest człowiek chory. On był chory na gruźlicę, która została zdiagnozowana w czasie jego rzymskich studiów i przez całe swoje życie funkcjonował bez jednego płuca. Jedno płuco było zwapnione, nieczynne. Więc dopiero kiedy weźmiemy pod uwagę całość jego życia, możemy zdumieć się, skąd w tym chorym człowieku tyle siły, tyle energii. Odpowiedź może być tylko jedna. Jeżeli człowiek współpracuje z wolą Bożą, tak jak on mówił, z wolą niepokalanej, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Słucham ze zdumieniem, ponieważ sama dowiedziałam się kilku takich wątków mało znanych, jeżeli chodzi o życie ojca Kolbego. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że ojciec Kolbe odkrył tajemnicę niepokalanej, odkrył ją jako siłę, potężną energię, którą chciał przekazać też innym. To może teraz porozmawiamy trochę na temat tego rycerstwa niepokalanej, tego współczesnego. Z tego co wiem, to obecnie ono liczy około 3 milionów członków i są też 3 stopnie przynależności. To prawda, rycerstwo niepokalanej rozwija się nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Siedziba centrali rycerstwa mieści się w Rzymie przy Via San Teodoro, tam gdzie 16 października 1917 roku rycerstwo powstało. Przez kilka lat byłem członkiem tej Międzynarodowej Rady Rycerstwa, więc mogłem poznać też działalność rycerstwa w innych krajach. Gdybym miał je scharakteryzować, powiedziałbym, że u nas na starym kontynencie ono przekształciło się bardziej w takie pobożne stowarzyszenie, które ogranicza się przede wszystkim do modlitwy. Natomiast w Ameryce Południowej i w Ameryce Północnej rycerstwo niepokalanej ma zupełnie inne oblicze. To jest stowarzyszenie ludzi młodych, aktywnych, działających bardzo mocno duszpastersko. Prawda jest taka, że to jak będzie działało rycerstwo zależy przede wszystkim od nas. Kiedy mówiłem kazania w ostatnią niedzielę w katedrze w Aberdeen, zachęcałem słuchaczy do wstąpienia do rycerstwa i wiem, że 5 lutego ksiądz Janusz, duszpasterz Polaków przy katedrze, będzie przyjmował chętnych do rycerstwa niepokalanych, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy poczuje w sobie taką wolę Bożą, to zapraszamy do tego, żeby do rycerstwa wstąpił. Faktycznie jest tak, jak pani powiedziała, że rycerstwo podzielone jest na 3 kręgi, ale nie jest to jakiś wymysł nas współczesnych. Tak zadekretował ojciec Maksymilian, kiedy to rycerstwo tworzył. Patrzmy, to też geniusz tego człowieka, który nie wymaga od wszystkich tego samego, bo wie, że każdy człowiek w inny sposób będzie przeżywał swoją wiarę. Rycerstwo jest złożone jakby z 3 kręgów. Pierwszy krąg to najbardziej ogólny, to ludzie, którzy wstępują do rycerstwa, oddając swoje życie Matce Bożej przez odmówienie publiczne aktu oddania, który złożył sam ojciec Maksymilian Kolbe. I to, co ciekawe, że ich zadaniem, oprócz noszenia cudownego medalika i odmawiania modlitwy o Maryję bez grzechu pierworodnego poczęta, jest walka o swoją własną świętość. Czyli w zasadzie nic nowego, bo do tego zobowiązuje nas chrzest święty, który każdy z nas przyjął. Natomiast to ma nas jakby przynaglić do tego, żeby zintensyfikować swoją pracę nad swoim własnym uświęceniem. Postawić sobie pytanie, w którym momencie mojego życia się znajduję, co powinienem w nim zmienić, na ile to moje życie jest zgodne z tym planem, który Pan Bóg ma wobec mnie. To jest M1, do niego może należeć
każdy i te zobowiązania, jak słyszeliśmy, są takie, a nie inne. EMI2 to nieco węższy krąg dla tych, którzy chcą coś z siebie dać innym, którzy na przykład chcą się spotykać raz w miesiącu, pogłębiać swoją wiarę, poznawać Matkę Bożą, wspólnie oddawać jej cześć i próbują ewangelizować w swoim najbliższym środowisku, a więc rodzina, w której żyje, praca, w której pracuje, czy studia, uniwersytet, na którym się uczę, jest dla mnie takim małym moim polem ewangelizacji, gdzie chcę zanieść Chrystusa i niepokalaną. I wreszcie MI3, to już dla wybranych, to już nie dla wszystkich, to już powiedzmy dla elity, czyli dla tych, którzy chcą całe swoje życie uzgodnić z wolą niepokalanej i żyją na przykład w Niepokalanowach albo, co też jest ciekawe, w instytutach o duchowości kolbiańskich, bo takie instytuty w wielu miejscach poza Polską powstały, między innymi u nas w Harmerze, gdzie pracuję, jest instytut o nazwie Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego. Instytut, który przyszedł do nas z Włoch, a dokładnie z Bolonii, z Borgo Nuovo. Tam misjonarki pracowały, przyszły do Polski i są obecne w różnych częściach świata. Czy w tym trzecim kręgu MI3 są tylko i wyłącznie osoby duchowne? Nie, nie tylko. Są też takie osoby, które żyją przy Niepokalanowach. Na przykład mamy takie osoby przy naszym polskim Niepokalanowie, które całe swoje życie, także to życie rodzinne, podporządkowały pracy ewangelizacyjnej w duchu ojca Maksymiliana Kolbe. Z rycerstwem Niepokalanej związany jest też medalik Niepokalanej, który to właśnie też nosił ojciec Maksymilian Kolbe. I też doczytałam się gdzieś, że on został między innymi odesłany, znaczy mówię między innymi, ponieważ tam było też kilka innych rzeczy. On został odesłany do Niepokalanowa z Oświęcimia. To znaczy mówi pani pewnie o rzeczach, które pozostały po ojcu Maksymilianie. Kiedy został aresztowany, część tych rzeczy została przez nazistów, którzy bardzo skrupulatnie byli, odesłana do Niepokalanowa i między innymi kilka medalików, które nosił przy sobie ojciec Maksymilian. Ale historia tego medalika jest troszeczkę szersza, mianowicie ojciec Maksymilian, zakładając rycerstwo Niepokalane, za oznakę rycerza przyjął właśnie cudowny medalik, objawiony Katarzynie Labourre przy Riedebach we Francji, propagowany także przez wiele innych zgromadzeń i zakonów. Ojciec Maksymilian przyjął ten znak i chyba on najbardziej go rozpropagował na całym świecie. Rozdawał go nie tylko ludziom wierzącym, ale także niewierzącym, czy wręcz ateistom, prosząc ich o to, żeby nosili go z wiarą i żeby przynajmniej od czasu do czasu się pomodlili. I mamy autentyczne, spisane świadectwa ludzi, którzy nawrócili się, a Maksymilian wprost wykazywał, że jest to jakby interwencja Matki Bożej poprzez ten cudowny medalik. Wszystko zaczęło się od historii nawróconego Żyda, niejakiego Ratisbona, który był człowiekiem niewierzącym, ateistą, wojował z Kościołem. Po spotkaniu ze swoim przyjacielem, od którego otrzymał cudowny medalik, nie tylko nawrócił się, ale został kapłanem, wielkim orędownikiem Matki Bożej Niepokalanej. I to była taka sztandarowa postać, na którą ojciec Maksymilian bardzo często powoływał się w swoim życiu, pokazując, jak potrafi Matka Boża działać właśnie za pośrednictwem cudownego medalika. Takie medaliki rozdawaliśmy Polakom w katedrze w ostatnią niedzielę, nie tylko tym, którzy chcą przynależeć do rycerstwa, ale każdemu, kto chce go z wiarą nosić, bądź też ofiarować swoim przyjaciołom. Tutaj wspominał ojciec o cudach, które działy się za pośrednictwem tego medalika, można tak powiedzieć. A czy słyszał może ojciec o cudach, które działy się za wstawiennictwem na przykład ojca Kolbego, ale chodzi mi o bardziej takie współczesne, nie na przykład Angelina Tesconi i tak dalej, nie te włoskie. Myślę, że ojciec Maksymilian jest takim człowiekiem, za przyczyną którego wiele cudów się dokonuje. Trudno tutaj konkretne przywoływać, jest ich tak wiele. Natomiast ja chciałem wrócić do człowieka, za którego ojciec Maksymilian oddał swoje życie, mianowicie do Franciszka Gajowniczka. To niezwykła osoba, sierżant 36. Pułku Piechoty z Warszawy, który miał żonę i dwójkę dzieci. Kiedy pod koniec lipca 1941 roku jako więzień Auschwitz stał na placu apelowym, bo uciekł jeden z więźniów z jego bloku 14A, no zamarł, kiedy zobaczył, że jest przez Lagerführera
Karla Fritzsche wywołany jako dziesiąty na śmierć, okrutną śmierć głodową. Chciał żyć, bo miał dla kogo żyć. Miał żonę i miał dzieci. Zaczął rozpaczać. Usłyszał jego głos, ojciec się z Maksymilian Kolbe. I Maksymilian, jak wiem, zgłosił się za niego na śmierć. Ale ciekawa jest dalsza historia, dalsze losy tego człowieka, Franciszka Gajowniczka. Proszę sobie wyobrazić, że po wojnie, którą przeżył i przetrwał, kiedy został wyzwolony z obozu przez Armię Czerwoną, okazało się, że co prawda on przeżył i przeżyła jeszcze przez kilka lat jego żona, okazało się, że jego dwaj synowie zginęli podczas wojny. I on przez długie lata nie umiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co się tak naprawdę stało, dlaczego on przeżył, a bliscy, dla których on chciał żyć, stracili swoje życie. I dopiero kiedy nawet nie chciał rozmawiać z naszymi braćmi z Niepokalanowa, którzy chcieli spisać jego świadectwo tego, co stało się na Placu Apelowym, dopiero po wielu, wielu latach zrozumiał, że przeżył po to, żeby być świadkiem świętości ojca Maksymiliana, tego, co ojciec Maksymilian zrobił wtedy w KL Auschwitz. Być może to jest niezrozumiałe dla niektórych z naszych słuchaczy, bo inaczej wyobrażamy sobie szczęście. Pytanie tylko, co jest dla człowieka szczęściem prawdziwym. Ten człowiek, ten świadek ojca Maksymiliana praktycznie do końca życia, bo zmarł w 1995 roku, był świadkiem ojca Kolbego, który jeździł po całym świecie, spotykał się z głowami państw, z prezydentami, opowiadając o tym, co stało się wtedy na Placu Apelowym. Przeżył dlatego, że miał przewidzianą przez Pana Boga specjalną misję do spełnienia. Jak wiemy, misję tę spełnił bardzo dobrze. Kolejnym świadkiem świętości ojca Maksymiliana Kolbego był Marian Kołodziej, artysta, autor specjalnej wystawy zainstalowanej w Waszym centrum w Harmężach. Wystawa nosi tytuł Klisze pamięci i labirynty. Proszę powiedzieć trochę więcej o tej wystawie. No, poruszyła Pani cały ogromny temat, któremu można by poświęcić nie jedną, ale kilka audycji. Na początek dwa słowa na temat samego autora. Marian Kołodziej był więźniem pierwszego transportu do Auschwitz, tak zwanego Tarnowskiego, 14 czerwca 1940 roku. W transporcie tym było 728 więźniów. Wojnę przeszło 239, do dziś żyje jeszcze trzech spośród tych więźniów. Sam Kołodziej otrzymał bardzo niski obozowy numer, bo 432. Był nie tylko w obozie Auschwitz, ale w pięciu jeszcze innych obozach koncentracyjnych. Wyzwolony 6 maja 1945 roku z obozu Mauthausen-Ebensee w Austrii. Skończył po wojnie Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale profesora Fritzsche, na Wydziale Scenografii Teatralnej. I sam stał się bardzo wybitnym polskim scenografem, kostiumologiem. Robił scenografię i kostiumy do wielu sztuk teatralnych i filmów. Współpracował z takimi nazwiskami jak Różewicz, Wajda, Hanuszkiewicz. Jest też autorem dwóch ołtarzy papieskich. Jeżeli nasi słuchacze pamiętają, w 1987 roku w Gdańsku najpiękniejszy ołtarz, Łódź pod Żaglami, potężny okręt, i na jego mostku ołtarz zrobiony dla papieża. Ten ołtarz nosił nazwę Arka dla Sternika. I autorem tego ołtarza był właśnie Marian Kołodziej. Tak samo w 1999 roku był autorem ołtarza na hipodromie w Sopocie. Tam ten ołtarz składał się z ponad setki świątków, wyrzeźbionych świątków kaszubskich. Więc Marian Kołodziej był bardzo znanym jako artysta, jako scenograf, jako kostiumolog, był honorowym obywatelem miasta Gdańska. Ale to, co ciekawego, przez 50 lat po wojnie nikomu, nawet swoim najbliższym, nie mówił o tym, co przeżył w obozie. I dopiero kiedy w 1992 roku dostał wylew krwi do mózgu i został częściowo sparaliżowany, dopiero wtedy dotarło do niego, że on przecież przeżył obóz po to, żeby coś o nim opowiedzieć. Tymczasem życie się kończy, a on nic nie powiedział, bo chciał zapomnieć, bo nie chciał o tym pamiętać. I wtedy zaczął, to też była jakaś forma rehabilitacji po tym paraliżu, zaczął rysować cykl, który nazwał Klisze pamięci, labirynty. W 1997 roku przywiózł ten cykl obrazów do nas, do Harmęż. To malutka wioska tuż pod Oświęcimiem, 3 km od obozu Birkenau i 6 km od obozu Auschwitz. Wioska, w której w czasie II wojny światowej był pod obóz pracy. Wioska, na teren której do grudnia 1941 roku hitlerowcy wysypywali prochy z krematorium,
więc jest duże prawdopodobieństwo, że tam również zostały wysypane proch ojca Maksymiliana. Ta wystawa Mariana Kołodzieja została złożona w podziemiach naszego kościoła. Ona nie była wtedy wystawą skończoną. Praktycznie co roku, co kilka miesięcy Kołodziej przywoził nowe prace. Ten labirynt się rozrastał, aż zajął całą powierzchnię naszych podziemi. Na dzień dzisiejszy to jest ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. I jest to, jeżeli mówimy wystawa, to nasi słuchacze mogą być wprowadzeni w błąd. To jest pewien świat, w który się wchodzi. Ja wiem, że to zabrzmi bardzo dziwnie i może nawet wielu słuchaczy nie uwierzy w to, ale wystawa jest mocniejsza niż sam obóz. Świętej pamięci ksiądz profesor Tischner, nasz wybitny filozof, po obejrzeniu tej wystawy napisał artykuł, w którym umieścił takie słowa: byłem wiele razy w Auschwitz, byłem wiele razy w Birkenau, ale nigdy nie przeżyłem tam tego, co przeżyłem na tej wystawie. Moja odpowiedź może być tylko jedna. Prawdziwy Oświęcim jest tutaj. Naszą wystawę odwiedza rocznie od 5 do 7 tysięcy zwiedzających z całego świata. Zapraszamy również naszych słuchaczy. Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.harmeze.franciszkanie.pl. Jest tam adres internetowy, jest tam telefon, bo trzeba umówić się, jeżeli jest jakaś grupa, niech wcześniej zgłosi się, kilka dni wcześniej. Umówimy takie spotkanie, taką wizytę. My każdą grupę oprowadzamy w różnych językach i rzeczywiście patrząc na reakcje naszych zwiedzających, są one bardzo głębokie i pozostawiają mocny ślad w osobowości człowieka. Jeżeli ktoś nie miałby możliwości odwiedzenia nas, może przeżyć tę wystawę w internecie. Na naszej stronie internetowej znajduje się bowiem wirtualny spacer po wystawie Kołodzieja. Bardzo dziękuję za ten wywiad. Poruszyliśmy wiele tematów. Może jeszcze na koniec jakieś słowo dla słuchaczy. Bardzo proszę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że mogłem być z Wami. Zawsze z wielką radością i chęcią wracam tutaj do Szkocji. Jak mówiłem, po Polsce to chyba najpiękniejszy kraj, jaki odwiedziłem. Zapraszam Was wszystkich do odwiedzenia Polski. Przy okazji wizyty w Oświęcimiu zapraszam do odwiedzenia Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach i do zwiedzenia wystawy Klisze Pamięci – Labirynty. Jeszcze raz dziękuję także za Waszą obecność w katedrze w niedzielę, za miłe słowa, które po mszach świętych kierowaliście do mnie. Będę Was nosił w swojej pamięci i będę pamiętał Was w modlitwach. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, szczęść Boże. Słuchacie Śniadanie po polsku.